prezydent o takich decyzjach nie powinien się dowiadywać z mediów. Według mojej wiedzy pan prezydent w tej sprawie nie otrzymał żadnej wcześniejszej informacji z MON, mówi szef BBN Paweł Soloch o decyzji ministra obrony, który wykofał wnioski o awanse generalskie. Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza wykofać swoje wnioski o awans na stopnie generalskie 14 oficerów, ustalił portal tvp.info. Tym samym resort. W piątek wieczorem informację portalu tvp.info w tej sprawie potwierdziła rzeczniczka MON, podpułkownik Anna Pęzioł-Wójtowicz. W trosce o dobro sił zbrojnych RP i harmonijne współdziałanie organów konstytucyjnych w zakresie obronności, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz postanowił wykofać wnioski o awanse generalskie, napisała w komunikacie. Na początku października resort obrony poinformował, że do prezydenta wpłynęło z MON 14 wniosków o awans na stopnie generalskie. 10 listopada szef BBN Paweł Soloch poinformował, że 11 listopada nie będą wręczone nominacje generalskie. Paweł Soloch, pytany o decyzję szefa MON w sobotę w radiowej Trójce, podkreślił, że co do zasady prezydent o takich decyzjach nie powinien się dowiadywać z mediów.